Bardzo serdecznie dziękuję za ten niezwykle miły i uprzejmy wstęp i wprowadzenie. Istotnie, nazywam się Łukasz Męczykowski, jestem historykiem, historykiem wojskowości, nauczycielem, jeśli chodzi o te główne dziedziny mojego życia. Dzisiaj na zaproszenie Muzeum Gdańska chciałbym Państwu powiedzieć parę słów na temat historii 318 Dywizjonu. Oczywiście będzie to pewien skrót, omówienie pełnej historii tej jednostki w takich ramach czasowych, jakie tutaj mamy do dyspozycji, jest absolutnie niemożliwe. Zanim zacznę, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Muzeum Lotnictwa w Krakowie za zgodę na użycie zdjęć, jak również Instytutowi Sikorskiemu w Londynie za pomoc w zebraniu materiałów do tego wystąpienia. No dobrze, zacznijmy więc. Każdy, kto próbuje zapoznać się z historią 318, to próbuje się troszeczkę wgryźć w dostępną literaturę, wspomnienia itd., itd., bardzo szybko zauważy, że jest to dywizjon bardzo mocno odstający pod względem przeznaczenia, historii działań od innych jednostek. 318, jeżeli mogę go tak nazwać, jest dywizjonem roboczym, jest dywizjonem pełniącym prawie że służebną rolę względem wojsk lądowych. Studiując historię 318, my nie znajdziemy opisów jakichś wielkich walk powietrznych, zestrzeleń, gwałtownych manewrów. Oni też nie zajmowali się zrzucaniem bomb na kogokolwiek, więc nie znajdziemy opisów pasjonujących misji bombowych gdzieś w nocy w głąb wrogiego terytorium. Nie. Oni zajmowali się dokładnie tym, co sugeruje ich nazwa. Byli jednostką rozpoznawczą, czyli troszeczkę w tym momencie upraszczając, latali, rozglądali się, fotografowali. Na tym polegała przede wszystkim ich rola. Historia 318 zaczyna się w 1943 roku. Trudno tutaj stwierdzić, kiedy po raz pierwszy kiełkuje taka myśl. Wiemy, że już w premilarzu budżetowym Polskich Sił Powietrznych na rok 43 pojawia się nowy dywizjon na Hurikanach. Formalny początek historii dywizjonu 23 luty 1943. Wtedy mamy pierwszą formalną decyzję, że taka jednostka rzeczywiście na terenie Wysp Brytyjskich zostanie sformowana. Jej zaczynem miał być i był zresztą w rzeczywistości personel z 309 Dywizjonu Współpracy. 309 przechodził okres, nazwijmy to, pewnej transformacji, miał pewne nadwyżki kadrowe, pilotów przeszkolonych, doświadczonych w wypełnianiu zadań rozpoznawczych, więc na taki zaczyn taka grupa jak najbardziej nadawała się do dostania się zawiązkiem nowej jednostki lotniczej. Jeśli chodzi o personel naziemny, planowano tutaj to dopełnić personelem z równie przekształcanych jednostek bombowych. Co ciekawe, chociaż tak naprawdę w momencie wydania tego dokumentu sam dywizjon nie istnieje w najmniejszej formie, już dokładnie zaplanowano jego funkcję. Już określono, że on ma wyjechać na Bliski Wschód. Zaplanowano nawet, że ma wejść dokładnie w buty tej jednostki 237 Dywizjonu Rodezyjskiego, który w tym momencie był również jednostką rozpoznawczą, tyle że ta jednostka była w trakcie, jak się już wydaje, konwersji na jednostkę myśliwską. 318 miał po prostu ją zastąpić. Kiedy możemy mówić o pierwszym materialnym śladzie, kiedy rzeczywiście zaczyna się formowanie tej jednostki? Na początku zakładano, że dywizjon fizycznie rozpocznie swoje formowanie od 15 marca w bazie RAF Detling. Troszeczkę tutaj załapali małe opóźnienie. To się zaczyna w dniu 20 marca. Harmonogram jest już określony. Ten dywizjon ma być gotowy mniej więcej w 3 miesiące. Od kwietnia wchodzi w życie odpowiedni harmonogram szkoleniowy obejmujący, co myślę już teraz muszę o tym wspomnieć, obejmujący oczywiście część powietrzną, część naziemną. Niemniej jeśli chodzi o działania w powietrzu, chociaż miał być to dywizjon jeszcze w tym momencie współpracy, oni jak najbardziej byli przeszkalani
w zakresie walki powietrznej, w zakresie atakowania celów naziemnych, to nie był ich główny cel. Niemniej w razie takiej konieczności samoloty dywizjonu miały móc się obronić, czy też w razie konieczności wspierać bardziej bezpośrednio siły naziemne. Więc tak to się, jeśli chodzi o te początki, prezentuje. Tak jak już wspomniałem, podstawowym rdzeniem personelu latającego byli piloci z 309, chociaż trafiali tam również piloci z innych polskich jednostek myśliwskich, czy to trafiali tam wprost z jednostek brytyjskich. Generalnie rzecz biorąc, na początku przynajmniej działalności tego dywizjonu, szczerze mówiąc, jeden wielki składak. Mamy ludzi z różną historią bojową, różnymi poglądami, zapatrywaniami, no i na życie, i na latanie, więc troszeczkę trudno było ich tutaj przekształcić w jeden sprawnie działający organizm. Jeżeli zajrzymy sobie do kroniki, znajdziemy zresztą wyjaśnienie częściowe przynajmniej takiego stanu rzeczy. Według założeń personel, a przede wszystkim piloci, mieli to być ochotnicy. No ale to nie wyszło. Niekiedy rzeczywiście ktoś się zgłaszał, niekiedy chciał ktoś do tego dywizjonu przyjść. Niemniej wydaje się, w większości wypadków decydowała tutaj o tym wojskowa biurokracja. Po prostu kogoś rozkazem, jak to przecież w wojsku jest, przesuwano z miejsca A do miejsca B. Miejscem B okazywał się, prawdaż, 318 dywizjon. Wspomnień, jeśli chodzi o pilotów, czy ogólnie o personel 318, nie mamy za dużo niestety, jeśli o to chodzi. Niemniej rzeczywiście niektórzy, bo nie wszyscy, których wspomnienia są opublikowane, wspominali o tej kwestii, niektórzy poruszają ten temat. Jak oni się znaleźli w 318, jak tam trafili, dlaczego tam trafili. No pan Galicki bardzo sucho, rzeczowo, po prostu otrzymał skierowanie, tak? Kazali mu tam się udać, to pojechał. Pan Price wybrał, zdecydował się sam, tak? Wiadomość bardzo mu przypadła tutaj do smaku. Sam się stara o przeniesienie do tego dywizjonu. Pan Rykusik, późniejszy zbrojmistrz jednej z eskad, troszeczkę się rozpisał. Na szczęście dla nas, prawda? Bo im więcej materiału źródłowego, tym lepiej. Nienawidził angielskiej pogody, chciał zwiedzać świat, za bardzo uwikłał się z Angielkami. No i żeby, prawda, nie wyszedł na jakiegoś lekko ducha, no rzeczywiście miał już dość śmierci swoich przyjaciół, chciał opuścić Wielką Brytanię, chciał wyjechać gdzieś indziej. Mamy tutaj fragment wspomnień pana Kurowicza. Jego historia jest troszeczkę bardziej złożona. To już jest pilot doświadczony, z wieloma lotami bojowymi na koncie. On niestety został zestrzelony nad kanałem La Manche, spędził w wodzie ponad 85 godzin. On wrócił do latania z tym, że pojawił się u niego pewnego rodzaju lęk przed lataniem nad wodą. Ten lęk, według jego własnych wspomnień, on przemógł celowo nurkując nad powierzchnię wody, co zresztą spotkało się z krytyką ze strony jego kolegów. Natomiast cały czas jednak szukał jakiejś zmiany, szukał jakiejś innej opcji, innego środowiska, w którym się czuł bezpieczniej. Kiedy dowiedział się, że jest formowany nowy dywizjon, który ma być wysłany na Bliski Wschód, w cieplejsze rejony, od razu się tam zgłosił, prawda, żeby latać przynajmniej nad wodą o troszeczkę wyższej temperaturze. No i mamy pana Knapa. Pan Knap, jak zresztą po tym kawałku widać, no nie miał zbytniej ochoty służenia w tym dywizjonie. Jak to on ładnie określił, z czasem dowiedziałem się, że wybrano mnie na podstawie rekomendacji dowódcy z kursu operacyjnego FATE, wobec którego dowiedzą swoich niezwykłych talentów wzrokowych przez malowanie gołych bab na ścianie koszar. Tak, szanowni państwo, tak dokładnie to określił. O co tutaj chodziło? Poszukiwano pilotów, którzy mieliby dobrą koordynację ręka-oko, którzy mieliby przenośnie oko do szczegółów, do detali, potrafili pewne rzeczy z pamięci odwzorować. No jakby nie patrzeć, pilot z zacięciem malarskim był tutaj idealnym kandydatem. No pan Uchwat z kolei w swojej relacji jest... No jest to relacja skrótowa, aż do bólu, szczerze mówiąc. Tak, po prostu dywizjon skompletowany, nauczyliśmy się latać, prawda, na Hurricane'ach i wysłano nas na Bliski Wschód.
Tak to więc wygląda, jeśli chodzi o to, skąd się wziął personel latający. Warto tutaj wspomnieć, że zgodnie z planem, tak od początku przyjęto, to nie była jakaś improwizacja, ten dywizjon na terenie Wielkiej Brytanii miał być sformowany pod względem obsady osobowej zaledwie w części. Z racji tego, że dywizjon miał być przerzucany na Bliski Wschód, uznano, że dostępne środki transportowe nie pozwalają na przerzucenie całego dywizjonu z całym wyposażeniem. Postanowiono więc przeszkolić na terenie Wielkiej Brytanii tylko personel latający, pilotów i personel techniczny zajmujący się tą bardziej fotograficzną częścią, prawda, pracy 318. Natomiast personel pomocniczy, jak to wtedy określono, 103 osoby, miał dołączyć dopiero na terenie Bliskiego Wschodu. On miał być sformowany bezpośrednio już z miejscowego zasobu ludzkiego. Więc ten dywizjon, szczerze mówiąc, nie był kompletny aż do czasu wysłania go na Bliski Wschód. Jak wyglądała kwestia nazwy? No bo tutaj, szanowni państwo, troszeczkę jest chaosu, troszeczkę jest zamieszania. Kiedy ten dywizjon się tworzy, zgodnie z ówczesną nomenklaturą, to jest 318 Dion Współpracy, wchodzący, prawda, w skład brytyjskiego lotnictwa współpracy z wojskiem. Nikt nie ma z tą nazwą problemu, on spokojnie pod tą nazwą funkcjonuje aż do czerwca 1943 roku. No co się wtedy stało? Ano, rozwiązano całą Army Cooperation Command. Uznano, czy Brytyjczycy uznali, że nie potrzebują osobnego dowództwa zajmującego się kwestiami lotnictwa współpracy z wojskiem. Część zasobów tegoż dowództwa przejęło Bomber Command, część przejęło Fighter Command. 318 trafił do lotnictwa myśliwskiego, więc zmieniono jego nazwę na 318 Dion Myśliwsko-Rozpoznawczy. Za chwileczkę jednak, w lipcu 1943 roku, zmienia się znowu jego nazwę na Dion Rozpoznawczy Gdański. Czyli ten gdański pierwiastek nam się tutaj pojawia. Dlaczego według kroniki dywizjonowej ten pomysł narodził się w samym dywizjonie w kwietniu 1943 roku? Młyny biurokracji troszeczkę musiały popracować. W lipcu mamy już to oficjalne nadanie nazwy. Zaznaczam, gdzieś ten myśliwsko rozpoznawcze, tak, w tym myśliwsko nam się zgubił, zrobił się tylko Dion Rozpoznawcze. W sierpniu, kiedy została ta nazwa oficjalnie zakomunikowana w rozkazach dziennych dywizjonu, pojawiła się zmiana nazwy anglojęzycznej. No, widać tutaj troszeczkę różnicę, tak? Również skrót zaproponowano taki, który powinien być urzędowo wykorzystywany. W grudniu kolejna zmiana, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, był 11 grudzień 1943, w dokumentach dywizjonu pojawia się 318 Dion Myśliwsko-Rozpoznawczy Gdański i w polskiej dokumentacji ta nazwa jest już stosowana do samego końca. No, jeśli chodzi o wykorzystywanie, używanie właściwej dokumentacji, właściwych pieczęci, tutaj też patrząc w zachowane materiały możemy powiedzieć, że traktowano te rzeczy troszeczkę frywolnie, jeżeli ujdzie mi płazem takie określenie, troszeczkę dowolnie. O czym mówię? Mam tutaj fragment anglojęzycznej dokumentacji dywizjonu. Po prostu podpisano, tak, dywizjon 318 Polski, absolutnie nie ma nic, żadnej tutaj wzmianki na temat jego charakteru rozpoznawczego. Jeśli chodzi o dokumentację polską, bardzo, 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 bardzo długo pozostają w wyrzuciu pieczątki z nazwą dywizjon współpracy. Zresztą, jeżeli zajrzymy sobie w dokumenty zachowane w Instytucie Sikorskiego, to jest, szczerze mówiąc, mój ulubiony, jeśli chodzi o tę kwestię nazwy, mamy teczkę, jakby nie patrzeć, dotyczącą rzeczy naprawdę ważnych. Wypłata żołdu dla członków dywizjonu, więc tutaj pod względem formalno-prawnym powinno być wszystko zrobione na tip-top. Nie to, że mamy ciekawie zapisaną nazwę, 318 Gdański Myśliwsko-Rozpoznawczy Dion, proszę bardzo, czemu nie? Co mamy na pieczęci? No, 318 Dion Współpracy. Jakby nie patrzeć, w marcu 1944 roku to już była nazwa dawno nieaktualna. Nie mam niestety pojęcia, czy po prostu nie wymieniono tych pieczęci, czy zawinił kancelista.
Nie wiem. Wiem tylko jedno, że mimo formalnej zmiany nazwy, nadal w dokumentacji 318 Dom Współpracy występuje bardzo, bardzo, bardzo często. Kolejna rzecz, o której no przecież biorąc pod uwagę miejsce tego wykładu trzeba wspomnieć, no to sprawa odznaki dywizjonu, czyli herbu, koronę, skrzydełek i 318. Szczerze mówiąc, dywizjon, tak sobie pozwolę ich ładnie zbiorczo nazwać, cały ten personel, zabrał się za kwestię heraldyki, pewnego dekorum, jeżeli mogę tak to nazwać, bardzo, bardzo, bardzo późno. Przez długi czas ta sprawa nie jest poruszana, nie jest dyskutowana. Dopiero kiedy dywizjon wchodzi do akcji, to jest już maj 44, gdzieś na przełomie maja i czerwca zostaje rzucona propozycja, że rzeczywiście można byłoby coś zrobić w tej kwestii. Chcą przyjąć, piloci dywizjonu chcą przyjąć takie, a nie inne godło swojej jednostki. Chcą nosić, prawda, to godło jednostki dumnie na swoich mundurach. No jest to rzecz absolutnie zrozumiała. Niemniej nie pozwalają na to brytyjscy przełożeni. Dlaczego? Kwestia naprawdę bardzo prosta. Gdańsk nie był w ówczesnych granicach II RP, więc podobnie jak to było w kwestii przemianowania Dragona, prawda, lekkiego krążownika Dragon na Gdańsk, tutaj też Brytyjczycy odmówili. Z tego też powodu wymyślono alternatywne logo dywizjonu, które, które jak najbardziej szeroko było stosowane. Mam nawet, prawda, okładkę skrzydeł z maja 45 roku. Widzimy bardzo często tę kartę na kadłubach samolotów. Tutaj, jak się wydaje, nikt nie miał absolutnie z tym problemu. Zresztą, jak mówią nam wspomnienia, po prostu piloci prywatnie własnym sumtem sobie takie odznaki zamawiali, a brytyjski dowódca skrzydła po prostu przymykał na to oko i wszyscy byli szczęśliwi. Ta historia się jednak tutaj na tym nie kończy, jako że najwyraźniej dowódca skrzydła pchnął tą sprawę dalej już drogą służbową. Pytał się swoich przełożonych, także Air Historical Branch, czy rzeczywiście 318 mógłby mieć takie, a nie inne godło. Ta sprawa została potraktowana poważnie, to od razu mówię. To nie jest tak, że oni to zlali, bo Polacy, bo Gdańsk, nie. To zostało opuszczone normalnymi, oficjalnymi kanałami. Z tym, że jak zresztą widać po tym dokumencie, po przeprowadzeniu śledztwa, po przejrzeniu dokumentacji dywizjonu, oczywiście tej anglojęzycznej, Air Historical Branch stwierdza, że nie znaleźli w tej dokumentacji kompletnie żadnego odniesienia do Gdańska. Tak? No i kawałek, jak go zobaczyłem po raz pierwszy, to się troszeczkę uśmiechałem, tak teraz możecie spytać jednostkę, o co im chodzi. Tak, bo w dokumentacji nie ma absolutnie niczego. I to jest prawda, to jest prawda. Miałem przyjemność zapoznać się z ORB Dywizjonu. To jest zresztą dokument dostępny online. Tam rzeczywiście nie ma wzmianki o Gdańsku. Co więcej, nie ma... Na ile się mogę zorientować na podstawie dokumentów, do których dotarłem, ten dywizjon nawet nie miał swojego święta. Tak? Po prostu. Nie widać tej gdańskości. Tak no to nawiązując do tego, co powiedział pan Molendowski, rzeczywiście trudno też znaleźć w tym dywizjonie kogoś, kto by pochodził stąd. W zbiorach Instytutu Sikorskiego są zachowane różne dokumenty, w tym bardzo ciekawa lista adresów podawanych przez personel dywizjonu, gdzie wysyłać tutaj do, na ziemię tej przedwojennej Polski, jakieś paczki, listy i tak dalej, i tak dalej. Tam również nie ma adresów z terenu wolnego miasta Gdańska. Bydgoszcz, proszę bardzo, Toruń, proszę bardzo, tak? Przy czym, no to jest trochę zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że część tego personelu jednak z 301 bombowego przyszła. No, domniemywuję, zaznaczam, nie sprawdzałem dokładnie historii tych ludzi. Mogę tylko powiedzieć wprost, że Gdańska naprawdę trudno znaleźć w tej dokumentacji. No dobrze, jak wyglądało szkolenie tego dywizjonu? Tak jak już mówiłem, pewne ramy zostały tutaj określone, ramy czasowe. Od razu mówię, że one nie zostały dotrzymane. Dywizjon zostaje wysłany do Egiptu w sierpniu
1943 roku. Natomiast jak to szkolenie w Wielkiej Brytanii wyglądało? No, niestety. Wszyscy doskonale wiedzieli, że ten dywizjon jest tutaj formowany częściowo i tymczasowo. Więc jak przyszło do wyposażenia tego dywizjonu sprzęt lotniczy, dano im samoloty, no a nazwijmy to sobie już dosyć ograniczonej przydatności. Z góry zaznaczam, przed dopuszczeniem do lotów one zostały sprawdzone, technicznie były jak najbardziej sprawne, były po prostu stare. To miało swoje przełożenie na dostępność części zamiennych, dostępność narzędzi do wykonywania różnych prac przy tych samolotach. Skoro zaczyna się szkolenie, siłą rzeczy muszą się zacząć różnego rodzaju wypadki, różnego rodzaju zdarzenia. No mniej fajne, nie mamy tutaj czasu, żeby omawiać ich wszystkich, więc będę wspomniał tylko o tych, no niestety najtragiczniejszych. Kwiecień 1943 roku przynosi ze sobą rozbicie się samolotu pilotowanego przez... przez flight oficera Jakubowskiego. Prawdopodobnie przyczyną, bezpośrednią przyczyną katastrofy było nieprzyłączenie pilota, przepraszam, że się zakitrałem, jeszcze raz, było nieprzyłączenie przez pilota zasilania silnika ze zbiorników głównych, tak zwany opadowy, umieszczony przed nim. On niestety był w trakcie dosyć ostrego skrętu do lądowania. Maszyna pozbawiona mocy silnika nie utrzymała się w powietrzu, spadła. Tak niefortunnie, że niestety oprócz samego pilota zginęło także dwóch Brytyjczyków z 2768 skwadronu. To jest jednostka zajmująca się ochroną lotnisk, czy jedno z licznych takich jednostek zajmujących się ochroną lotnisk. Sierpień 43, ten częściowo wyekwipowany, częściowo obsadzony dywizjon udaje się drogą morską na miejsce swojego finalnego szkolenia. Co ciekawe, jest to pierwszy od roku 40 konwój, który zmierza drogą bezpośrednią, czyli przez Gibraltar prosto do Egiptu. No w tym momencie już przeciwnik jest na tyle słaby, że można sobie na takie ruchy pozwolić. Sama podróż przeszła bez najmniejszych trudności. Jako pewnego rodzaju akcent humorystyczny możemy zaznaczyć, że personel narzekał, że to jest tak zwany suchy statek, to był wojskowy transportowiec, a na wojskowych transportowcach obowiązywał całkowity zakaz spożywania alkoholu. Przybywają na miejsce, tu zaznaczam, na Bliskim Wschodzie oni kilkukrotnie zmieniają miejsce swojego przebywania, czy to ze względów zdrowotnych, czy to ze względów pogodowych, czy to funkcjonalnych. Zresztą ten dywizjon cały czas był takim dywizjonem nomadycznym, wędrującym z jednego miejsca na drugie. Później we Włoszech też cały czas musieli się przecież za frontem poruszać. Wkrótce dostają samoloty i już troszeczkę lepsze Hurricane Mark II, przede wszystkim Mark IIb, mogą rozpocząć normalne szkolenie, ale także rozpoczynają się wspólne ćwiczenia z jednostkami drugiego Korpusu Polskiego. To daje początek dosyć skromnej w porównaniu do naszych dywizjonów myśliwskich walczących w Wielkiej Brytanii, no dosyć skromnej kariery medialnej, czyli gdzieś tam zaczynają się w prasie pojawiać informacje o tym dywizjonie. Oczywiście wróg podsłuchuje, więc nie podajemy numerów, nie podajemy nazwy, nie podajemy nazwisk. Niemniej pewne rzeczy nam już tutaj się pojawiają. Mamy porucznika S, referenta prasowego, który co ciekawe został zastany przez dziennikarzy w piżamie, co oczywiście dziennikarze zaraz odnotowali w tym artykule. Nie jest to jednak dowód na jakąkolwiek niedbałość ze strony porucznika. Co więcej, to nam potwierdza pewną rzecz dotyczącą szkolenia. Ówczesna praktyka prowadzenia rozpoznania lotniczego zakładała start najszybciej rano, jak się da. Niekiedy nawet startowano, jak to się mówi, na spotkanie słońca, czyli kiedy pilot startował na ziemi, było ciemno, dopiero jak się wznosił w powietrze, to widział, prawda, słoneczko. Stąd też ten jego
nie do końca zgodny z regulaminem strój. Takie wzmianki prasowe nie są częste. No, łatwo zrozumieć, dlaczego 318 nie jest pupilkiem prasy. Niemniej są. Tak? Troszeczkę trzeba pogrzebać. Na szczęście istnienie różnego rodzaju bibliotek cyfrowych nam troszeczkę zadanie upraszcza. Oczywiście prowadzono szkolenia lotnicze, prowadzono ćwiczebne walki powietrzne, prowadzono ataki czy to na cień, prawda, że mówimy tutaj o atakowaniu celów naziemnych, ale też doskonalono tych pilotów w sztuce naprowadzania artylerii. To zadanie nie było łatwe, wymagało pewnego drygu, pewnych umiejętności. Dlatego też zresztą według oficjalnych brytyjskich założeń, brytyjskich norm, takie dywizjony myśliwsko-rozpoznawcze były dywizjonami, w których pilotami byli tylko i wyłącznie oficerowie. To, co tutaj nam opisuje pan Nycz w swoich wspomnieniach, to tak zwane szkolenie syntetyczne. Czyli zanim taki pilot rzeczywiście w praktyce mógł naprowadzać baterię artyleryjską na zadany cel, musiał sobie trenować na makiecie. Musiał, oczywiście z założonymi słuchawkami, słuchając poleceń, instrukcji, obserwować takie małe światełka, prawda, pojawiające się na tej makiecie, meldować, jaką poprawkę dana jednostka artylerii ma nałożyć, żeby trafić w cel. Dopiero kiedy dany kursant opanował tego typu procedurę, mógł przejść do już naprowadzania w powietrzu. Wymagania były dosyć ostre. To nie był taki kurs po prostu do zaliczenia. Mówiąc krótko, tego kursu można było nie znać. Można było tutaj zostać cofniętym, prawda, na wcześniejszy etap szkolenia, być wysłany na powtórzenie kursu. Czasem do dywizjonu zaczynają spływać samoloty już specyficznie dopasowane do jego roli. Mówimy tutaj o samolotach wyposażonych w aparaty fotograficzne. Ich nie było dużo. Tutaj troszeczkę, jeżeli popatrzymy w dokumenty, było walki o te samoloty łącznie z interwencją polskiego naczelnego wodza. Niemniej te samoloty spływały. Przede wszystkim na tym etapie swojego istnienia, swojego funkcjonowania, podstawowym samolotem fotograficznym były przerobione Hurricane 2B czy Hurricane PR, prawda, jeżeli chcemy tutaj iść w tą stronę. Na tej fotografii widać to bardzo, bardzo, bardzo słabo. Niemniej, jeżeli się przyjrzymy, zobaczymy taki wydłużony brzuszek pod kadłubem tego samolotu. Na tej fotografii widać to o wiele lepiej. To jest właśnie wizualny wyróżnik Hurricane'u wyposażony w aparaty fotograficzne. One były umieszczane pionowo w kadłubie, natomiast kadłub Hurricane'a nie był na tyle pojemny, żeby się zmieścił aparat fotograficzny. Jeśli dobrze pamiętam, jeżeli zastosowano aparaty o stosunkowo krótkich obiektywach, to nawet można było wsadzić tam trzy aparaty fotograficzne naraz. No niemniej, żeby to się pomieściło, pewna modyfikacja musiała być, taki brzuszek się pojawiał. Z czasem przybywają także do jednostki pierwsze już Spitfire'y przystosowane do zadań rozpoznawczych. Nie wiem, jak Państwo zauważycie, mam tutaj, no później będzie lepiej widać. Niemniej jest to fotografia przedstawiająca ponoć pierwszego Spitfire'a przerobionego na robienia zdjęć fotograficznych w tej jednostce. Mamy małą klapkę, która nie jest niczym dziwnym, jeśli chodzi o te samoloty, ale w tej klapce jest taki mały otworek, przez który można było wystawić, czy przez który patrzył obiektyw jednego z aparatów skierowanych w bok. No to jest taka wizualna, że tak powiem, wizualny wyróżnik tych maszyn. No niestety, także i tutaj dochodzi do przykrych wypadków. Podczas lotu treningowego dochodzi do zderzenia dwóch maszyn w powietrzu. Niestety oboje piloci giną. To w dokumentacji jest opisane jako no, nieszczęśliwy wypadek, zderzenie w powietrzu. Trudno, zdarza się. Jeżeli zajrzymy jednak sobie we wspomnienia, no to znajdujemy pewne przesłanki sugerujące, że no, może taka zwykła, prosta historia, prosty wypadek w powietrzu, to nie do końca odpowiada faktom. Pan Rygucik chociażby wspomina, że dwóch pilotów, prawda, po wykonaniu lotów ćwiczebnych polecieli nad obóz dziewcząt popisywać się akrobacją na stosunkowo niskim pułapie. No to są tylko wspomnienia, wiadomo, ferowanie żadnych wyroków. Ja się tutaj absolutnie nie będę bawił. Niemniej
rzeczywiście takie przeloty się zdarzały. Mamy tutaj wspomnienie, no z drugiej strony właśnie z tego obozu dla dziewcząt i młodych kobiet. No to obozem przylotują polscy lotnicy z 618 Dywizjonu, tak nisko, niziutko, zrzucają na maleńkich spadochronikach listę. Więc no, ta teza o zderzeniu na skutek nieuwagi pilotów jest w pewnym sensie uprawdopodobniona. Dobrze. W lutym już 1944 roku dochodzi do pewnego kryzysu w dywizjonie. Mówiąc krótko, piloci mają dość szkolenia. Niektórzy z nich mają służbę wojskową sięgającą 1939 roku, mają już wykonane liczne loty bojowe, oni mają dość. Oni przyszli do 318 Dywizjonu, licząc, że ten dywizjon zostanie bardzo szybko przygotowany, bardzo szybko osiągnie status operacyjnego i trafią do walki. A tu nie, tylko się szkolą. Mają dość. Najwyraźniej zostało to zauważone i wkrótce trafiły do nich w większej ilości nowe maszyny Spitfire Mark V, przystosowane, tak jak już wspominałem, do wykonania zdjęć. Ten szkic dotyczy wersji głębiej zmodyfikowanej do prowadzenia rozpoznania fotograficznego. Na ile się orientuję, w 318 nie używano maszyn, które miały aparaty fotograficzne w skrzydłach. Niemniej widzimy tutaj sposób instalacji dwóch kadłubowych aparatów patrzących w dół. No i jeszcze jeśli chodzi o te maszyny używane przez 318, przez ogólnie Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawcze, mamy jeszcze ten jeden aparat patrzący w bok. No jak wyglądały tego typu aparaty? Całkiem szeroki wybór, prawdaż, zależnie od profilu misji, zależnie od potrzeb. Instalacja tego sprzętu może nie należała do najprostszych, do najłatwiejszych, ale się dało. Znowu widzimy ten otwór na boczny aparat i to już jest maszyna z 318 zdjęcia z troszeczkę późniejszego okresu. Widzimy nie tylko karty, widzimy oznaczenie kodowe LW, ale też i otwór na ten boczny aparat fotograficzny. Po długim okresie oczekiwania szkolenia, po okresie nerwów, w kwietniu 1944 roku dywizjon w końcu zostaje przerzucony do Italii. Po krótkim okresie aklimatyzacji wchodzi do działań bojowych. On staje się częścią 285 skrzydła. Jest to skrzydło specjalizujące się rzeczywiście w działaniach rozpoznawczych, stąd też skład no, jest taki odbiegający, szczerze mówiąc, od normalnych, przyjmijmy to, myśliwskich dywizjonów. Mamy tutaj jednostki wyłącznie specjalizujące się w prowadzeniu rozpoznania fotograficznego. Mamy jednostki zajmujące się rozpoznaniem stratosferycznym, czyli są to maszyny przystosowane do lotów bardzo, bardzo, bardzo wysokich. Mamy oddział deteszowany, oddział wydzielony z 683 Dywizjonu. To już jest jednostka, jak widać po samej nazwie, specjalizującą się w nie tylko w prowadzonych wysoko, ale i daleko misjach rozpoznawczych. No i mamy 318, który wchodzi niejako w buty 208 Dywizjonu. 318 w tym wariancie ma się zajmować, powiedzmy, tym najniższym, najbliższym rozpoznania. Kiedy 318 wchodzi do akcji, szczerze mówiąc, opozycji w powietrzu praktycznie nie ma. Na maj 1944 roku przyjmuje się, że łącznie w obszarze Morza Śródziemnego nieprzyjaciel dysponuje około 700 maszynami, alianci prawie 4000. Stąd też no, nie dziwi nas fakt, że biorąc pod uwagę historię działania dywizjonu, poważniejszy kontakt z wrogiem myśliwym w powietrzu mieli tylko raz. Sama struktura 285 skrzydła zmieniała się bardzo często. Już pokrótce tylko przypomnę. Mamy tutaj za 10 czerwca 1944 schemat. W skrzydle mamy tylko nasz dywizjon, tylko 318. Za chwileczkę widzimy i Polaków, i południowych Afrykańczyków. To już jest kwiecień 45. Znowu widzimy tutaj pewne przetasowania. Dlaczego ta struktura tak się zmieniała? Ano dlatego, że te dywizjony były przygotowane do działania samodzielnego. One były zorganizowane tak, by jak najmniej pomocy ze strony jednostek wyższego rzędu potrzebowały. 2 maja 1944 mamy pierwszy lot, jeszcze niesamodzielnie, już wyjaśniam, o co chodzi.
Dywizjony myśliwsko-rozpoznawcze zadania realizowały parami. Jeden obserwuje, czy fotografuje, drugi lata, ubezpiecza kolegę. Na początku nasi piloci latają w parach z pilotami z 208, potem coraz bardziej samodzielnie. 6, jeśli dobrze pamiętam, ostatni lot jeszcze z pilotem z 208, towarzyszącym od następnego dnia już samodzielnie. No i tutaj dochodzimy do czegoś, co powinno być tak naprawdę wisienką na torcie krótkiego wystąpienia, czyli działalność operacyjna, działalność bojowa 318. Problem jednak tkwi w tym, że dla nas dzisiaj, dla historyków, którzy badają te dokumenty, te dni się zlewają. Dlaczego? To jest dywizja, jeszcze raz, myśliwsko-rozpoznawcze. Latają na wstrzeliwanie artylerii, latają na rozpoznanie wzrokowe, latają na naprowadzenie artylerii. I jasne, dla tych pilotów to były dni pełne napięcia, dni, gdzie musieli się kręcić nad pozycjami wroga, ostrzeliwanie z artylerii przeciwlotniczej wszelkiego kalibru. Niemniej, patrząc na dokumenty, troszeczkę to monotonnie wygląda i szczerze mówiąc, nie unikniemy posłużenia się różnego rodzaju tabelami, wykresami, żeby starać się przynajmniej jakoś statystycznie ująć wysiłek zbrojny tej jednostki. W pierwszym okresie szczególnie realizują przede wszystkim misję TAC-R, czyli rozpoznanie taktyczne. Przede wszystkim patrzą, ale mogą też wykonywać fotografie i w pewnym momencie wykonywali tak dużo, że w samej kręcie dywizjonu znajdziemy wzmiankę o tym, że postrzegają swój dywizjon jako tacanowski. Mamy naprowadzanie artylerii, mamy rozpoznanie fotograficzne. I od 1945 roku zaczyna nam się tak zwane rozpoznanie taktyczne dalekiego zasięgu. O co tutaj chodzi? Brytyjskie dowództwo boi się, że no okej, dobrze, na pierwszej linii Niemcy są bardzo, bardzo, bardzo słabi, ale nie wiadomo, czy nie planują czegoś, czy to nie jest jakaś zasadzka. Więc wysyłamy nasze maszyny rozpoznawcze dalej, już pod eskortą myśliwską, żeby zobaczyć, czy Niemcy czegoś nie knują. Możemy także zaglądać w inne dokumenty. No, te tabele wyglądają troszeczkę chaotycznie. Powiem, to nie moja wina, po prostu co sprawozdawca, co organ, to inaczej są raportowane misje czy godziny lotów, raz to są za miesiąc całkowicie, raz są rozbite na operacyjne, nieoperacyjne. Powiem w skrócie tylko tak, materiały tam są, one są dostępne, część online, część na miejscu. Jeśli ktoś by kiedyś chciał się rzucić na ten temat, chciałby dokonać tego wysiłku, na pewno ma na czym pracować. Jak wyglądały owoce pracy dywizjonu? Też już postaram się Państwa tutaj nie zamęczać. No przede wszystkim rozpoznanie foto. Mamy tutaj zdjęcie wykonane tym aparatem bocznym, zdjęcie wykonane aparatem umieszczonym pionowo. Tam oczywiście, jak widzieliście Państwo, były dwa aparaty, jeżeli odpowiednio je ustawiano, można było robić później z tych zdjęć całkiem sympatyczną mozaikę. Przechodząc dalej, rozpoznanie taktyczne. Czyli mamy parę samolotów, jeden spogląda, rozgląda się, nadzoruje ruch na ziemi, drugi go osłania. Piloci mieli możliwość, i to też chciałbym zaznaczyć, możliwość realizowaną, jak najbardziej w praktyce, samodzielnego atakowania celów naziemnych. Te samoloty były uzbrojone, nie był to priorytet oczywiście, niemniej jeżeli pojawił się jakiś szczególnie smakowity cel, pilot miał prawo jego zaatakowania, ewentualnie wezwania jakiejś dyżurującej eskadry. Jak to jeden z tych pilotów wspomina, on bardzo lubił te dni, kiedy na radiu miał eskadrę Thunderboltów, których mógł zawiadomić, prawdaż, o jakimś celu. Bardzo wtedy lubił obserwować, jak na ten cel, na który naprowadził tą eskadrę, po prostu się rozpada. No i mamy naprowadzanie artylerii. Tutaj warto pamiętać, że konkretna para, jeżeli to było rozpoznanie artyleryjskie, oni współpracowali z konkretną jednostką, z konkretną baterią. Tak? Oni byli zadaniowani dla konkretnej jednostki albo na konkretny cel, albo szukali dla niej czegoś godnego, prawda, zużycia pocisków. Z racji charakteru działania ten dywizjon musiał cały czas być przy linii frontu. To oznacza, że warunki bytowe mogą być poniżej oczekiwań, niech żyją namioty.
To jest raz, dwa, zdarzało im się operować z lotnisk zaledwie częściowo rozminowanych, zdarzało im się operować z lotnisk, które były w zasięgu artylerii niemieckiej, zdarzało im się operować z lotnisk, które bądź co bądź sporadycznie, ale jednak były atakowane przez niemieckie lotnictwo. Mieli tutaj pewne szczęście, jeśli chodzi o straty, czyli po prostu ich nie mieli. Jeżeli zajrzymy do dokumentacji dywizjonu, ale zaznaczam, żeby nie było, że to nasi. Mówię tutaj o rozkazach dowódcy skrzydła, obejmujących nie tylko pilotów tego dywizjonu. Warunki były tak nieprzyjazne, że lotnicy, personel, co sobie od czasu do czasu się podkradali. Coś ginęło, czy to ginęły piecyki, czy to ginęły pewnie jakieś tam narzędzia. W pewnym momencie dowódca skrzydła musiał zaapelować, żeby personel przestał podkradać wózki akumulatorowe. Oni je podkradali, zabierali do własnych namiotów, żeby sobie tam coś, powiedzmy, jakieś radyjko, jakaś żaróweczka, prawda. Dowódca stwierdził wprost, no przestańcie to robić, bo rano nie ma jak samolotów odpalić. Tak? No ale żeby było wesele, jest też chyba mój ulubiony zakaz, a trochę ich tam było. Dobra, powiem to po prostu, bo inaczej nie da rady. Dowódca skrzydła apeluje do personelu, żeby przestali wykręcać żarówki ze ścieżki podejścia. Tak uważnie, wykręcali te żarówki, wkręcali tam u siebie, może zasilali, prawda, z wózka akumulatorowego i byli cali szczęśliwi, prawda. Dowódca skrzydła stwierdził, że jeżeli nie przestaną, to po prostu wyda zakaz używania jakiegokolwiek światła i elektryczności w namiotach i tyle będą mieli. Nie wiem, czy posłuchali. Działalność bojowa oczywiście wiąże się nieuchronnie ze stratami. Tutaj chciałbym jedno małe takie rozróżnienie zrobić. Jeśli chodzi o straty poniesione przez członków dywizjonu w trakcie służby w dywizjonie, czyli kiedy latali rzeczywiście w 318, no to mamy zaledwie jeden wypadek, gdzie pilot został zestrzelony, gdzie znalazł się za liniami wroga i dostał się do niewoli. Maszyn uszkodzonych, wracających, prawda, w strzępach z dziurami, jasne, tego jest pełno. Niemniej wydaje się, że 318 był dywizjonem szczęśliwym. Ale dlaczego poczyniłem takie zastrzeżenie, tak delikatnie sobie spoglądam na zegarek, bo się trochę rozgadałem, przepraszam. Kiedy dywizjon 318 wszedł do akcji, pod względem obsady personelu prezentował się bardzo korzystnie, szczególnie na tle dywizjonów, które już jakiś czas w działaniach bojowych były. Zaczęło się więc wypożyczanie pilotów z tego dywizjonu w celu uzupełnienia składu osobowego innych, a też, szczerze mówiąc, części pilotów 318 się nudziło, ich nosiło, oni chcieli polować, rzucać bomby, strzelać, więc sami prosili o takie tymczasowe wydzielenie do innych jednostek lotniczych. No i niestety te różnego rodzaju wydzielenia przyniosły smutny plon pod postacią trzech pilotów, którzy niestety zginęli. Latając, no będąc pro forma w 318, ale latając w innych dywizjonach. 318 na froncie włoskim służy do samego końca wojny, realizuje różne zadania rozpoznawcze. Po końcu wojny nadal latają, nadal się szkolą, bo to trzeba uzupełniać mapy, bo to trzeba wykonywać dokumentację, a to trzeba sprawdzać, czy przez granicę austriacko-jugosłowiańską nie przedostają się jakieś bandy przemytniczo-dywersyjne. A więc ten dywizjon miał cały czas mnóstwo roboty. No w ramach takiej rozrywki tam przydzielono im czasowo jeden samolot Mustang, żeby się zapoznali z tym typem. Oczywiście przy zbrojeniu tutaj nie ma mowy. Przydzielono im dwa konie, żeby mogli sobie troszeczkę pojeździć, jakoś tam czas spędzić. No ale prawdaż wszystko, co dobre, kiedy się kończy, jak to się ładnie mówi, pozwolę sobie zajrzeć w notatki, bo boję się, że pomylę tutaj tę datę, a nie chciałbym. Dywizjon został rozwiązany 12 grudnia 1946 roku. Oni zostają najpierw przerzuceni z Italii do Wielkiej Brytanii. Przy okazji tego przerzucenia zostawiają sprzęt. Nie wszyscy piloci, co prawda nie cały personel został przerzucony. Część była w szpitalach, część miała już rodziny, czy to założone na terenie Włoch, czy to sprowadzone. Oni mieli dołączyć w późniejszym okresie.
W aktach dywizjonu no, też znajduje się niestety raniący mi serce taki oto fragment. To są już dokumenty dotyczące likwidacji spuścizny, nazwijmy to papierologicznej dywizjonu, prawda, ważne dokumenty rozdzielamy, tu biuro historyczne, tu archiwum i tak dalej, ale cała reszta, no pozostałe pisma zarówno polskie, jak i angielskie, treści nieaktualne lub odnoszące się do współczesnych okoliczności życia i pracy dywizjonu, zniszczyć. No, proszę mi wierzyć, smutno mi się zrobiło, kiedy zobaczyłem ten wpis. Przechodzę do podsumowania już, Szanowni Państwo. Jak my możemy określić ten dywizjon, wiedząc to, co wiemy o jego pracy, o jego funkcjonowaniu? Czy możemy nazwać ich stadem jełopów? Skąd ten dopis? To w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się tenże numer czasopisma Skrzydła, gdzie ktoś no, dosyć dynamicznie potraktował artykuł omawiający część, prawda, historii 318 i obdarzył go takim oto dopiskiem stado jełopów. Czy jest on usprawiedliwiony? Czy możemy nazwać pilotów 318 jełopami? No absolutnie nie. Absolutnie się z tym stwierdzeniem nie zgodzę. Nie byli na pierwszych stronach gazet, no z wyjątkiem, prawda, tamtego numeru okładki, prawdaż. Czy byli dywizjonem obsypywanym medalami? Nie. Co chwilę w dokumentach znajdziemy różnego rodzaju prośby, nawet nie o nagrody, tylko żeby pod względem wniosków awansowych, przesunięć i tak dalej, Londyn, polski Londyn, prawdaż, o nich nie zapominał. Ci ludzie narażali się, pełniąc zadania bojowe, narażali się na rany, na okaleczenia, na zestrzelenie, dobrowolnie wlatywali przecież w ogień artylerii przeciwlotniczej, żeby czy to dokonać obserwacji wzrokowych, czy to żeby zrobić dobre zdjęcia. Absolutnie nie możemy tutaj nazywać ich przecież jełopami. Czy możemy tutaj mówić o tej kancelarii w powietrzu? To jest fragment kroniki, tak? Rzeczywiście piloci nienawidzili przejawów pracy kancelarnej w powietrzu. Szczerze, aż tyle tego nie było. To nie jest tak, że oni latali z jakimiś wielkimi brulionami, tabelkami, które musieli wypełniać. Nie, to była dosłownie kartka przymocowana gdzieś do nogi, ołówek gdzieś mocowany najczęściej w kabinie czy na wolancie i tyle, na drążku. I tyle, nie ma tutaj absolutnie żadnej kancelarii większej. Pewna doza tak. No, na pewno byli na pewnej uwięzi, porównując to z dosyć swobodną pracą pilota myśliwskiego. Jak więc ja bym chciał zakończyć tą prezentację, jak ja bym ocenił w moim mniemaniu pracę dywizjonu? Szczerze, takie idealne zakończenie już się pojawiło w Skrzydłach w 1945 roku. To są słowa jednego z członków tego dywizjonu. Nie, tak, dywizjon myśliwsko-rozpoznawczy, to tak, nie jesteśmy przecież bezbronnym barankiem, lecąc nie dostajemy osłony, a to dlatego, że nie tylko potrafimy długo i cierpliwie podpatrywać, lecz możemy się odgryźć lub zaatakować sami. Jesteśmy dla naszego nieprzyjaciela natrętnym, uzbrojonym okiem. Lepszego podsumowania, szczerze mówiąc, nie mógłbym sam wymyślić. Dziękuję. Pilotów, czy jakichś tam ich przełożonych, czy to faktycznie tak, że mieli na myśli, żeby przypomnieć o Gdańsku, czy to tak przypadkowo, bo nie było żadnego dywizjonu gdańskiego. No wiadomo, że myśliwskie według jakiego klucza były nazywane i bombowe, natomiast to jest tak trochę nietypowo. Proszę pana, odpowiem bardzo krótko, nie dlatego, że nie chce mi się na ten temat mówić, ale dlatego, że źródła są tutaj bardzo, ale to bardzo skąpe. Patrząc w kronikę dywizjonu, zasadniczo to jest opisane w ten sposób, że to był kwiecień, bodajże, jeśli już pamiętam, obiad wielkanocny, została rzucona propozycja nazwania dywizjonu Gdańskim. I tyle. Absolutnie żadnych dalszych wyjaśnień. Potem pojawia się już ta oficjalna decyzja o tym, że on jest dywizjonem gdańskim i tyle. Natomiast no, korzystając jakby tutaj z okazji, tej gdańskości tak naprawdę bardzo trudno ją zauważyć. Przeglądając kronikę, oczekiwałem, że tam będzie no, wielki herb Gdańska, prawda, z przodu jakieś rysunki, jakieś ilustracje. No, przecież inne kroniki dywizjonów polskich bywają bardzo bogato ilustrowane. Nie ta.
Nie ta, żadnych wzmianek o świętach, żadnych wzmianek dotyczących Pomorza Gdańska, nie, tego nie znajdziemy. Tego nie znajdziemy. To, co teraz powiem, to jest pewnego rodzaju moim przypuszczaniem. Tak? Wypływem na szerokie wody, mówię z głowy, czyli z niczego i tak dalej, i tak dalej. 318 powstaje bardzo późno. Tak naprawdę te jednostki, które mogą kontynuować tradycje jakichś przedwojennych polskich jednostek lotniczych, one już są. Tak upraszczając w pewien sposób, wszystkie dobre nazwy są zajęte. Tak? No to co więc zostaje? Zostaje na przykład Gdańsk. Gdańsk, który przecież patrząc chociażby w prasę 38-39 rok, już wszyscy liczyliśmy, że ten Gdańsk będzie częścią Polski. Chcemy zaznaczyć, prawda, że my się o ten Gdańsk upomnimy. Mamy jeszcze we Francji, jeśli dobrze pamiętam, w składzie pierwszej dywizji grenadierów, pierwszy Gdański Batalion Łączności. Mamy tę sprawę, jak już wspomniałem, z nazwą, ze zmianą nazw Dragona. Jakby polski rząd na różne sposoby chce zaznaczyć, że no jakby coś, to my dalej ten Gdańsk chcemy, że my się o niego upominamy. Więc tworzymy jednostkę, która ma w swojej polskiej, zaznaczam, oficjalnej nazwie Gdański. W brytyjskiej, czy inaczej w anglojęzycznej dokumentacji nie spotkałem się, nie wpadłem na taki dokument, bo tam jest wszędzie 318, ewentualnie Polish Squadron, tak? I zasadniczo tyle. Bardzo, bardzo, bardzo daleko udałbym się w sferę przypuszczeń, czy na przykład sami Polacy, wiedząc, że no Brytyjczycy raczej niezbyt przychylnym okiem patrzą na taką nazwę, starali się za bardzo nie rzucać w oczy, byśmy sobie tak nazwali. Tak? Natomiast, jak już pan Mordowski wspomniał, w chwili obecnej, jeżeli na sobie pójdziemy w Londynie do kościoła St. Clement's Danes, przecież centralny, prawda, kościół rafowski, tam jak najbardziej jest Fighter Reconnaissance Squadron City of Gdańsk, tak? Więc dużo, dużo, dużo później, prawda, ale ta nazwa została także w języku angielskim wprowadzona do użytku. Jak wyglądała ta współpraca z wojskami lądowymi? Bo mówi pan, że jak na rzecz artylerii, no to po prostu rozumiem, łączność radiowa podawali współrzędne. A jeżeli lecieli na fotografowanie, to czy komórka wywoływania filmów chyba była w dywizjonie, natomiast materiały przekazywali potem gdzie? Do sztabu jakiejś dywizji, czy do korpusu? Kto to analizował, czy też w dywizjonie na miejscu? Nie, pilot miał... Mówił fotograficzny. O fotograficzny, tak. Piloci otrzymywali, jeżeli mówimy o tych zadaniach foto, bo podczas rozpoznania taktycznego on mógł też niejako w trybie doraźnym strzelić zdjęcie, jeżeli coś go bardzo zainteresowało. Ale mówimy o tym rozpoznaniu foto. Jego podstawowym zadaniem jest dolecieć do rejonu, wykonać fotografię, wrócić. W tych akurat wypadkach, jeżeli pilot zdecydował się na ostrzeliwanie celów naziemnych, to rzeczywiście krzywo na niego troszeczkę patrzono. Chociaż patrząc na praktykę, zdarzało się, że pilot dolatywał w dane miejsce, okazało się, że ogień artylerii czy plot jest zbyt silny, no to schodził, żeby, jak to się ładnie mówi, uciszyć troszeczkę Niemców i wtedy dopiero wykonywał fotografię. Przywoził te zdjęcia, cała kaseta, to jest ta, może przełączę tutaj, na fotografię tych aparatów. O, cała ta górna część to jest kaseta z filmem, tak? To po prostu od razu ciach wyjmowano, przewożono do osobnej jednostki, która zajmowała się wywoływaniem. Taka zresztą polska jednostka też istniała, byli polscy eksperci, którzy tym się zajmowali i to już było przekazywane, że tak się ładnie wyrażę, do zamawiającego, tak? Który zajmował się już analizą, opracowywaniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni mieli polecieć, sfotografować, zwrócić filmem. Jeszcze może jak to w porównaniu ze szlakiem bojowym drugiego korpusu, od jakiego momentu działań oni zaczęli działać na rzecz drugiego korpusu, no i skończyli już na końcu szlaku bojowego, tak? Znaczy, jak to było? Żeby to poukładać.
Tak, oni byli od samego początku przeznaczeni do współpracy z drugim korpusem. Tylko ku ich olbrzymiemu zawodowi drugi korpus został, czyli, jeśli dobrze pamiętam, to był grudzień 1943 roku, jak zaczęło się przenoszenie drugiego korpusu polskiego, a oni dalej byli na miejscu. Ten drugi korpus, mówiąc krótko, pojechał bez nich, a oni zostali, jak te sieroty, narzekając, że oni też chcą do akcji. Jeszcze. Tu się nakłada kilka rzeczy. Może tak, żeby znowu tutaj nie było, że Brytyjczycy robili coś złośliwie. Brakowało samolotów, bo tak naprawdę te maszyny nie były produkowane jako rozpoznawcze, one były adaptowane w warsztatach remontowych. No ale pierwszeństwo miały maszyny myśliwskie, maszyny, prawda, bombardujące. Lotnictwo rozpoznania, tym bardziej nieoperacyjny dywizjon, to oni gdzieś byli na szarym końcu, jeszcze po drodze były szkoły lotnicze, które musiały dostać ten swój sprzęt, więc czekano tutaj bardzo, bardzo, bardzo długo, dopiero kiedy nasz naczelny wódz pisze wprost, tak, do Brytyjczyków, że był w tym dywizjonie, widzi maszyn, brakuje ludzi, brakuje sprzętu, brakuje, może by coś z tym zrobić, przy czym piloci zaczynają narzekać, no to zapada ta decyzja o wysłaniu do Włoch. Nie od razu rozpoczyna współpracę z drugim korpusem, to po pierwsze. Ogólnie rzecz biorąc, to już jest po Monte Cassino, jak zaczyna się ta współpraca szersza. Natomiast on nie działał tylko i wyłącznie na rzecz drugiego korpusu. Takie było założenie, tak? No ale dywizjon był na tyle duży, że no błędem by było wiązać go tylko z drugim korpusem. On działał zgodnie z rozkazami dowództwa. Jak trzeba było współpracować z polską artylerią, współpracujemy z polską artylerią. Jak trzeba z brytyjską, to z brytyjską. Jak rozpoznanie dla Amerykanów, to rozpoznanie dla Amerykanów. Też dwukrotnie, jeśli dobrze pamiętam, ten dywizjon został troszeczkę rozłączony. Eskadrę A wydzielano jako osobną jednostkę. Ona działała z innego lotniska, działała gdzie indziej. Zresztą przez to, jeśli dobrze pamiętam, to eskadra A jako pierwsza się zapoznała z Spitfire'em, już dziewiątkami. Tak, dywizjon jeszcze latał jako taki na piątkach, a oni już mieli okazję polatać na nowym sprzęcie. Ta współpraca była, jasne, ale nie tylko z drugim korpusem, nie tylko na jego rzecz. Tutaj rzeczywiście można by było przejrzeć ORB pod tym kątem dokładnie, z kim częściej współpracowali, bo to jest wypisane, tak? Jeśli chodzi o zadania artyleryjskie, ok, to mają wypisane dokładnie, z kim współpracowali, natomiast stosowanie foto czy taktyczne to jest na obszar przede wszystkim, jeśli dobrze pamiętam, tak, pokażę malowane.